Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Eminencjo księże kardynale, czcigodni księża biskupi, czcigodni księża rektorzy i profesorowie, drodzy księża, siostry zakonne, szanowni państwo, drodzy klerycy. Pamięć historii zmobilizowała nas do zorganizowania sympozjum o świętej pamięci Józefie kardynale Glempie, prymasie Polski. Przypadająca dzisiaj piąta rocznica jego śmierci to wydaje się dobra sposobność, aby otworzyć karty historii ostatniego prymasa Polski w Warszawie. Ostatni taki prymas to tytuł książki, ale to też fakt historyczny. Wraz ze śmiercią prymasa Józefa Glempa zamknęła się bowiem historia prymasostwa w stolicy Polski. Kiedy mówimy o pamięci historycznej, no nie mamy tylko na uwadze tego faktu. Świętej pamięci Józef kardynał Glemp był prymasem w szczególnym momencie dziejowym naszej ojczyzny. Stan wojenny postawił przed nim nowe, wielkie wyzwanie. Wtedy losy ojczyzny i Kościoła tak naprawdę w tamtym czasie głęboko się przenikały, a oczy wielu Polaków skierowane były w stronę prymasa. Jego słowa miały jakby wyznaczać drogę w zamglonej polskiej rzeczywistości. Ale nawet kiedy ta mgła już opadła i wyłoniły się nowe realia polityczno-społeczne, wtedy nadal u prymasa szukano wskazań i porad. W wolnej Polsce osoba prymasa Polski zawsze była punktem odniesienia. I świętej pamięci Józef kardynał Glemp uważał, że prymasostwo w stolicy Polski, w sercu ojczyzny, jest ważne ze względu na posługę Kościołowi i narodowi. I celem tego sympozjum nie jest jedynie odświeżenie historii o prymasie Józefie Glempie, dla wielu wszak dobrze znanej. Ma ono odsłonić nowe jakby przestrzenie posługi prymasostwa w epoce zmagania się narodu i Kościoła z systemem komunistycznym. A wszystko to po to, aby ukazać starania Kościoła o wolność wewnętrzną człowieka i wolność narodu. Szanowni państwo, drodzy księża, oprócz pamięci historycznej istnieje jeszcze coś takiego, co nazywamy pamięcią miłości. Właściwie to ona nakazuje nam pamiętać o księdzu prymasie. I nie jest to pamięć spektakularna, okolicznościowa, ale jest to miłość, która trwa zawsze. Pamięta ona w rocznicę śmierci każdego miesiąca i każdego roku. Ona też przynosi kwiaty, zapala znicze przy sarkofagu prymasa, modli się i ofiaruje msze święte. Pamięć historii i pamięć miłości nas tu wszystkich zebrała. Kiedy papieski wydział teologiczny rozważał, gdzie zorganizować to sympozjum o byłym wielkim kanclerzu naszej uczelni, przyszło nam na myśl, że dom arcybiskupów warszawskich będzie miejscem najstosowniejszym. Dlaczego? Bo to historyczna rezydencja prymasów polskich i arcybiskupów Warszawy, a właściwie to dom księdza prymasa Glempa, naszego biskupa i pasterza. I dziękujemy księdzu kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za otwarcie podwojów tego domu i przyjęcie nas tutaj wszystkich. Wraz z księdzem kardynałem, gospodarzem miejsca i z rektorem Kolegium Bobolanum chcę was wszystkich serdecznie powitać. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej i kanclerza kurii księdza Dariusza Szczepaniuka. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Pikusa, ordynariusza diecezji dochiczyńskiej. Witam księży biskupów naszej diecezji, biskupów pomocniczych, biskupa Rafała Markowskiego i biskupa Janochę. I witam też księdza prałata Krystiana Dubiela, radcę nuncjatury apostolskiej. Witam naszego rektora, naszego seminarium, księdza Wojciecha Bartkowicza. Witam księdza profesora Krzysztofa Warchałowskiego, z rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-praskiej. I witam księdza doktora Aloizego Brestara, rektora Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater i wraz z wszystkich z klerykami, wszystkich rektorów i profesorów witam. Wśród wielu gości jest z nami osoba szczególna dla księdza prymasa, ale myślę, że też dla nas wielu, a więc jest z nami pani Stanisława Glemp, siostra księdza prymasa. Witam też księdza doktora Janosza Bodzona, kanclerza naszej kurii,
wraz z pracownikami i witam też księdza infuata Grzegorza Kalwarczyka, kanclerza za czasów posługi prymasa Józefa Glempa. Witam wszystkich sekretarzy i kapelanów świętej pamięci kardynała Józefa Glempa. Witam wszystkich zebranych księży, siostry zakonne i kleryków. Wybaczcie, że nie wymieniam wszystkich po imieniu. Mamy dzisiaj czas ograniczony 2 godziny na to spotkanie. Miło mi powitać wszystkich naszych prelegentów i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym sympozjum. A teraz poprosiłbym księdza kardynała Kazimierza Nycza, gospodarza tego domu, o wprowadzenie, po to byśmy mogli rozpocząć nasze obrady. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i takie upamiętnienie tej pamięci miłości, o której przed chwilą mówił ksiądz rektor, przez tak liczną obecność i z góry przepraszam, że dla niektórych zabrakło krzeseł, ale to także jest znak, jak bardzo pamiętamy po 5 latach księdza prymasa Józefa Glempa. Rok 2013, początek tego roku, to są 2 bardzo wydarzenia ważne dla Kościoła w ogóle i dla Kościoła warszawskiego, w pewnym sensie także oczywiście dla Kościoła w Polsce. 23 stycznia umiera ksiądz kardynał prymas Józef Glemp. 2 tygodnie później po jego pogrzebie papież Benedykt składa rezygnację. Przychodzi czas nowego papieża. Nie dożył ksiądz prymas tego momentu, ale myślę, bo on tak zakotwiczony i tak głęboko obecny w życiu Kościoła przeżywałby to bardzo radośnie i serdecznie, a z wielką także pewnie rozwagą. On był tym, który wybierał papieża Benedykta w konklawę w roku 2005. Słowo, które opisuje jego pontyfikat gnieźnieński, warszawski, polski, jest to jedynym słowem, którym my możemy zamknąć to wszystko, mianowicie to jest słowo pasterz dobry. Wszystko inne, co czynił, o czym wspominał także ksiądz rektor, jest jakby dodane albo mieści się w tym słowie pasterz. I tutaj jest pierwsza trudność, wobec której niewątpliwie będą musieli dzisiaj stanąć wykładowcy, prelegenci, ponieważ to pełne opisanie w duchu słowa pasterz, pasterz dobry, nie jest do końca możliwe jeszcze dzisiaj, ponieważ wiele dokumentów jest jeszcze niedostępnych, więc jesteśmy troszkę zdani na niedopowiedzenia, troszkę zdani na źródła jednostronne, te, które są dostępne, więc licząc się z tym, mamy nadzieję i liczymy na to, że otrzymamy obraz, pewnie niekompletny, bo taki być nie może, ale interesujący historycznie, ciekawy, pozwalający opisać to, kim był i co uczynił dla Kościoła, dla archidiecezji warszawskiej, gnieźnieńskiej, ksiądz kardynał prymas Józef Glemp. Są takie momenty, kiedy nie da się wszystkiego dzisiaj opisać, powiedzieć, dlatego że nie mamy dostępu do pełnych źródeł. I stąd pewne dywagacje, które nieraz słyszę, pisane nawet na temat tego, jak to było z przeniesieniem prymasostwa do Gniezna, jak to było w 1992 roku, są o tyle interesujące i czasem zabawne, że człowiek, który w tym uczestniczył od środka, bo byłem wtedy biskupem, wie, że było inaczej, natomiast nie bardzo chce i nie bardzo mi wolno to powiedzieć, dlatego że to jest prawda źródeł, które kiedyś zostaną ujawnione i ten szczegół, ale przecież niezwykle ważny w stosunku do tego, co się stało w 1992 roku de facto, a teraz ma swoją kontynuację, jest dla prymasostwa w Warszawie czy w Gnieźnie bardzo, bardzo istotny. Bardzo dziękuję prelegentom, wykładowcom, bardzo serdecznie wszystkich Państwa już teraz zapraszam na drugą część, gdzie miłość do prymasa Glempa, Józefa Glempa wyrazimy w sposób najważniejszy także w naszej katedrze, mianowicie na 19 po tym sympozjum na mszę świętą w naszej archikatedrze, gdzie także będziemy mieli możliwość uczcić, uszanować to miejsce, układając kwiaty na grobie, ale równocześnie tam, też o tym mówię, w tym miejscu ksiądz arcybiskup Górzyński ze swoimi kapłanami będzie mała taka tablica dołożona do grobu, bo
troszkę zapomnieliśmy, ale pięknie świadczy to o Olsztynie i Warmii, że sobie to przypomniała i ceniła, bo 2 lata swojego biskupstwa ksiądz prymas był w Olsztynie i dziś tam zostanie poświęcona tablica, która także te 2 lata jego pontyfikatu upamiętni. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam wszystkich na jedną i drugą część tej uroczystości. Dziękujemy serdecznie księdzu kardynałowi. Proszę państwa, proszę księży, rozpoczynamy nasze obrady. Pan senator Jan Żaren dojedzie w trakcie, więc rozpocznijmy od drugiego referatu. Tak jak ksiądz kardynał powiedział, ten obraz o księdzu prymasie jakby trochę ukazany, on oczywiście będzie niepełny również z tego powodu, że mamy wystąpienia po 15 minut. Dlatego też chcąc uszanować wszystkich, którzy stoją, wiedzcie o tym, że 14 minut dla was i to na tym się każdy będzie kończył. Dlatego prosimy teraz panią dr Milenę Kindziuk z UKSW, autorkę książki, właściwie pierwszej biografii o księdzu prymasie, o pierwszy referat, który będzie poświęcony okoliczności powstania Krzyża Prymasowskiego w Katyniu w 1988 roku. Kiedy dzisiaj wchodzi się do Lasu Katyńskiego na cmentarz Polaków pomordowanych w Katyniu, od razu rzuca się w oczy duży drewniany krzyż. Mało kto pamięta o tym, że ten właśnie krzyż stanął tam w 1988 roku za sprawą księdza prymasa kardynała Józefa Glempa. Jak do tego doszło? Otóż wszystko zaczęło się od uroczystych obchodów tysiąclecia chrztu Rusi, które miały się odbyć w Moskwie w 1988 roku, a więc jeszcze w czasie, kiedy istniał Związek Radziecki, ale też z drugiej strony już zaczynały się rodzić nadzieje w związku z objęciem władzy przez Gorbaczowa i z pierestrojką, która od 1985 roku pan senator Jan Żaryn wszedł, miał mieć pierwszy referat, ale już nie wpuszczę. Tak jest. Jubileusz miał być celebrowany w Moskwie przez 2 tygodnie w czerwcu w 1988 roku. Co ciekawe, miał mieć charakter ekumeniczny. Zaproszenia zostały rozesłane do przedstawicieli prawosławia, ale też innych wyznań spoza Związku Radzieckiego i co ciekawe także do Watykanu. I Jan Paweł II wtedy w 1988 roku zdecydował, że stolicę apostolską będzie reprezentować 9 kardynałów z kardynałem Kazarolim na czele, a kościół w Polsce kardynał Józef Glemp jako prymas Polski. Podróż prymasa Glempa do Moskwy miała charakter historyczny, była to bowiem pierwsza podróż prymasa w dziejach do Moskwy. Przyznawał to zresztą przed odlotem w wywiadzie kardynał Glemp, który mówił: to rzeczywiście pierwsza podróż prymasa Polski do Związku Radzieckiego. Nie przypominam sobie, by któryś z hierarchów, nawet towarzyszących Napoleonowi, tam dotarł. Dużo sobie obiecujemy po tej wizycie. W Moskwie kardynał Glemp spotkał się z patriarchą Wszechrusi Pimenem, z metropolitą Filaretem, z innymi duchownymi. Pamiętam, jak wspominał kardynał Glemp, że dziwiła go ogromna nieufność duchownych prawosławnych do kardynała Glempa i także spotykał się z zarzutem, że nie mówi po rosyjsku. Było oczywiste, że skoro Polak, to powinien mówić po rosyjsku i mówił kardynał Glemp, że wszędzie na wszystkich spotkaniach zadawano mu niemal to samo pytanie: to ty Polak, paruski nie gawarisz? A ksiądz prymas rosyjskiego rzeczywiście się nie uczył.
I podczas tej wizyty kardynał Glemp odbył oficjalne spotkania również z przedstawicielami władz ZSRR. Najpierw na Kremlu z Andrzejem Gromyką, natomiast drugie spotkanie po przylocie do Moskwy już następnego dnia odbył z Konstantynem Harczewem, ministrem Rady do Spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRR. I właśnie to spotkanie z ministrem Harczewem jest kluczowe, jeżeli chodzi o Krzyż Katyński. Jak ono wyglądało? Minister Harczew zaczął na początku tłumaczyć kardynałowi Glempowi, że bardzo źle się stało, że przez tyle lat w ZSRR zwalczano religię. I atmosfera tej rozmowy w miarę upływu czasu robiła się coraz bardziej przyjazna. Tutaj ksiądz biskup Kamiński może pewnie potwierdzić to wszystko, bo wtedy był w 1988 roku z kardynałem Glempem w Moskwie, towarzyszył tym spotkaniom i tym rozmowom. I w pewnym momencie prymas Polski uznał, że tak zupełnie nieoczekiwanie, że zacznie rozmawiać o pojednaniu polsko-rosyjskim i powiedział, że nie będzie ono możliwe, nie jest możliwe bez uregulowania sprawy Katynia i postanowił poprosić jako duchowny o to, żeby na cmentarzu w Katyniu stanął krzyż. Po wypowiedzeniu tych słów przez prymasa minister Harczew zamilkł, zdziwił się początkowo, a później odpowiedział: krest, gawaricie, tolka krest, jak to, tylko krzyż mówicie? Tak, będziecie mogli postawić krzyż, to proste, to da się załatwić. I w ten sposób kardynał Glemp uzyskał zgodę na przedstawiciela władz radzieckich oficjalnych na postawienie krzyża w Katyniu. Ksiądz prymas jeszcze tego samego dnia udzielił wywiadu Literaturnej Gazecie i natychmiast podchwycił ten temat i powiedział do dziennikarzy, że likwidacja białych plam jako logicznych konsekwencji pierestrojki, Polacy oczekują tego z niecierpliwością. Wśród nich najważniejsza sprawa Katyń. Nie można ciągnąć w nieskończoność tego znaku zapytania. Dzisiaj nikt nie zamierza z Katynia czynić argumentu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Nad mogiłą powinien stanąć krzyż i powinien być dostęp do tego cmentarza jako cmentarza ofiar wojny. W ten sposób dyplomatycznie, ale konsekwentnie prymas zadbał o to, żeby podjąć obietnicę ministra Harczewa, że krzyż w Katyniu można postawić. Po powrocie do Polski z Moskwy kardynał Glemp niemal natychmiast przystąpił do działania w obawie przed wycofaniem zgody przez władze radzieckie na postawienie tego krzyża. Najpierw kardynał Glemp odbył oficjalne rozmowy z ambasadorem ZSRR w Warszawie, a następnie z władzami PRL. Do prowadzenia części tych rozmów ksiądz prymas upoważnił także arcybiskupa Dąbrowskiego, zastępcę sekretarza Episkopatu Polski. Słucham? Jerzego, tak, tak, Jerzego Dąbrowskiego, ksiądz biskup podpowiada słusznie. Ambasada PRL wkrótce po tych rozmowach, ambasada PRL w Moskwie oczywiście, nadesłała do prymasa pismo, w którym potwierdziła, że władze radzieckie wyrażają zgodę na postawienie krzyża, i w dokumentach odnalazłam bardzo ciekawy akapit: nasza pomoc, zgoda na projekt. Prymas doskonale to wiedział, że na nic więcej nie można liczyć, że pomoc to jest zgoda. Następnie Ministerstwo Komunikacji i Transportu PRL wydało zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy i też w dokumentach widnieją bardzo ciekawe dane. Przewoźnik Episkopat Polski, pojazd ciężarówka Star, określenie przewozu, przewóz do Katynia, kraj docelowy ZSRR. Kolejnym krokiem było wyznaczenie przez księdza prymasa ekipy, która się zajmie przewiezieniem tego krzyża do Katynia. Na szefa zespołu kardynał Glemp wyznaczył księdza Lucjana Święszkowskiego, który wtedy w archidiecezji warszawskiej był odpowiedzialny za budowę seminarium duchownego na Bielanach, a dzisiaj ksiądz Infułat jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej.
I ksiądz Święczkowski stworzył wtedy 5-osobowy zespół, który miał postawić krzyż w Katyniu. W skład tego zespołu weszli ksiądz Waldemar Wojdecki, Leszek Kleinert, Wojciech Bartnicki, Janusz Zabielski i Stanisław Jachacy. Gdy Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wydała zgodę na projekt krzyża, ksiądz Święczkowski mógł już zamówić w Tartaku drzewo na ten krzyż. Gdy krzyż był gotowy, miał 5,5 metra wysokości, został przewieziony do seminarium duchownego na krakowskim Przedmieściu i tam przed kościołem seminaryjnym kardynał Glemp w obecności całej 5-osobowej ekipy poświęcił ten krzyż i ekipa załadowała go na ciężarówkę Star. Był mały problem, ponieważ wyjazd miał odbyć się następnego dnia rano i istniała obawa, że przez noc ktoś może po prostu ukraść ten krzyż i materiały, które znajdują się w samochodzie. I wtedy okazało się, że zgodzili się pilnować przez noc ciężarówki żołnierze, którzy pełnili wartę przy Pałacu Prezydenckim. Zachował się też ciekawy dokument, który zawierał spis przedmiotów znajdujących się w samochodzie oprócz krzyża. Były to kręgi betonowe, cement 500 kg, żwir 500 kg, piasek 500 kg, drut, gwoździe, wiadro, łopata, łom, drabina i rurki stalowe. No, to pokazuje ogromną determinację z jednej strony prymasa, który wiedział, że trzeba było zadbać o każdy szczegół, żeby nie okazało się na miejscu, że na przykład nie ma gwoździ albo cementu i nie można postawić krzyża. Kolejne wydarzenia są niemal jak z powieści kryminalnej. Mianowicie wyjazd odbył się raniutko. Po nocy, po której żołnierze pilnowali ciężarówki i 31 sierpnia przez granicę ZSRR, przez Terespol ta granica była przekraczana, samochód z całą ekipą przedostał się i ruszył już dalej, ekipa ruszyła do Katynia. Kiedy 1 września 1988 roku delegacja z Polski postawiła w Katyniu krzyż, jeszcze tego samego dnia wieczorem ksiądz Święczkowski, tak jak mi opowiadał, kiedy z nim rozmawiałam na ten temat, od razu zamówił rozmowę telefoniczną do Polski, czekał na nią 3 godziny, w nocy uzyskał połączenie z prymasem i opowiadał, że no, ma cały czas w pamięci taką ogromną ulgę prymasa Glempa, który usłyszał, że krzyż już stoi. 2 miesiące później, 30 października 1988 roku, pod tym krzyżem prymas już się modlił w Katyniu, razem zresztą z księdzem Peszkowskim, z kapelanem rodzin katyńskich. W 90 roku, jak pamiętamy, ZSRR oficjalnie przyznał się do zbrodni katyńskiej, a w 92 roku prymas Glemp otrzymał oficjalnie z kancelarii prezydenta wszystkie dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej w języku rosyjskim. Sprawa Katynia pozostała bliska księdzu prymasowi do końca życia. I jeszcze jedno na koniec. Do zbrodni katyńskiej kardynał Józef Glemp odwołał się w kazaniu, które w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie jest kaplica katyńska, wygłosił dokładnie 10 kwietnia 2010 roku po katastrofie smoleńskiej. Kardynał Glemp tak wtedy mówił: przez nasze narodowe szeregi przeszedł Bóg i przez cieniutką granicę między życiem a śmiercią skinął na tych najbardziej dojrzałych i poprosił ich prosto z samolotu do siebie, bo tam, w pobliżu Katynia, jest jakby dyskretny właz do nieba, przez który przed 70 laty co noc przechodzili polscy żołnierze czwórkami. Teraz przeszli dwaj prezydenci, kilku generałów, biskupów i ministrowie. 5 lat temu, 23 stycznia 2013 roku,
przeszedł przez ten dyskretny właz także kardynał Glemp. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy pani doktor za przeprowadzenie nas przez pewne tajniki, kawałka historii i pewnej też takiej tajemnicy, która ciągle się gdzieś w tym krzyżu zawiera. Dziękujemy pani bardzo i prosimy teraz pana senatora, pana profesora o wykład, który jest zatytułowany Prymas Józef Glemp w teczkach IPN. Kolejna jakaś odsłona fragmentu oczywiście jego życia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Eminencjo, ekscelencje, wszyscy kapłani tu zgromadzeni, siostry zakonne, szanowny księże rektorze, przewodniczący naszego spotkania. Mój temat jest rzeczywiście bardzo krótki, jeśli chodzi o chronologię zdarzeń. Ale też można powiedzieć, że jest w pewnym sensie bardzo intensywny, jeśli chodzi o działania strony, która poczytywała sobie, że jest kompetentna, by oceniać kapłanów, biskupów polskiego episkopatu. Tą stroną była Służba Bezpieczeństwa, która gromadziła w okresie PRL-u materiały, dokumentację pozyskiwaną zarówno przez technikę operacyjną, jak i szczególnie przez tak zwane osobowe źródła informacji. Praktycznie od początku kariery kapłańskiej każdego kapłana, czyli od etapu już kleryckiego, i miała też ta władza SB, ale także Urząd do Spraw Wyznań, no i kierownictwo przede wszystkim partyjne, które nadzorowało całą tę strukturę, rozliczne narzędzia, które po drodze wykorzystywane mogły powodować, iż dana osoba, kapłan, a potem biskup, stawał się zdaniem komunistów coraz bardziej osobą przychylną PRL-owskiej racji stanu, mówiąc w skrócie. I podobną karierę przewidywano z tamtej strony barykady dla księdza prymasa Józefa Glempa. Można powiedzieć, że standardową, to znaczy najpierw teczka ewidencji operacyjnej na księdza, potem decyzja, że dana osoba rozpracowywana ze względu na opis tejże osoby w aktach, w tym przypadku, że jest to bardzo bliska postać, szczególnie już po powrocie z Rzymu, ze studiów, że jest to osoba coraz bliższa prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, a w związku z tym z racji tejże bliskości jest możliwa z jednej strony szybka kariera tegoż kapłana, a z drugiej strony jest to osoba dobrze poinformowana, to znaczy mająca wiedzę na temat zarówno Kościoła, jak i osób kierujących Episkopatem Polski. Ta analiza spowodowała, że zdecydowano się w Departamencie IV, w Wydziale I, Wydział I Departamentu IV MSW, to był wydział zajmujący się, mówiąc językiem tamtej władzy, kleru diecezjalnego, i z tego wydziału podjęto decyzję w 1967 roku, że ksiądz Józef Glemp, jako właśnie ten świeżo mianowany sekretarz prymasa Stefana Wyszyńskiego, może zostać objęty pewną specjalną inwigilacją. Żeby tak się stało, zgodnie z procedurami wewnątrz esbeckimi, określono go jako tak zwanego kandydata na tajnego współpracownika. Akta, które dotyczą tego okresu, czyli od 1967 roku do 1979 roku, do
początku marca, nie przez przypadek do tego momentu, ponieważ 4 marca 1979 roku został ksiądz Józef Glemp mianowany biskupem warmińskim. W związku z tym zamknięto tę teczkę w tym samym niemal momencie. I w tych latach 67-79 traktowano księdza Józefa Glempa jako tak zwanego kandydata na tajnego współpracownika. Od razu Państwu powiem, że zachowane materiały to jest 23 karty jedynie, co od razu powinno sugerować i słusznie, że niezbyt się powiodła ta próba pozyskania księdza Józefa Glempa. Najpierw zrobiono taką wiwisekcję dotyczącą życia codziennego księdza Józefa Glempa i z tejże wiwisekcji uznano, że jest to osoba, zdaniem SB, która, cytuję, wiedzie świecki tryb życia i w związku z tym ma kontakty z wieloma osobami, nie tylko ze stanu kapłańskiego, także z ludźmi świeckimi. W języku esbecji to oznaczało świetne pole do popisu, czyli znalezienie takiej osoby świeckiej, która byłaby ewentualnie dostarczycielem, a powiedzmy od razu dostarczycielką kompromitujących materiałów. Wybrano 4 adresy kobiet, z którymi ksiądz Józef Glemp miał jakikolwiek kontakt. Uznając to, zresztą w dokumentach jest wprost napisane, no, że nie można skusić na aż 4 przypadki, to musi któraś z tych kobiet być w jakichś innych relacjach niż tylko duszpasterskich. Tę inwigilację, proszę Państwa, prowadzono, czyli podsłuchy telefoniczne do wybranych domów prywatnych do 72 roku. Nie była to inwigilacja cząstkowa, tylko permanentna. To oznacza, że z tego powstał niesamowicie bogaty materiał. Ja szalenie w pewnym sensie żałuję jako historyk, że nie mogę tego materiału zobaczyć, podobnie jak nikt nie może tego zobaczyć, ponieważ w 72 roku Wydział Pierwszy Departamentu IV, naczelnik tego wydziału, podjął decyzję, że nie ma tam nic, co by mogło być do czegokolwiek wykorzystane. Uznano ten materiał za zupełnie niewartościowy i w związku z tym poddano go brakowaniu. I tylko jest adnotacja tego dotycząca. Natomiast tak między nami mówiąc, prawdopodobnie o życiu codziennym PRL-u byśmy się bardzo wiele dowiedzieli od tych 4 rodzin, które miały rozliczne kontakty i prawdopodobnie byłaby to duża porcja materiału socjologiczno-historycznego, choć może nie można z takich materiałów korzystać, bo jednak jest to wejście bardzo głębokie w intymne życie danych rodzin polskich. Faktem jest, że z punktu widzenia esbeckich celów te 5 lat permanentnej inwigilacji ludzi wybranych jako potencjalnych dostarczycieli materiałów kompromitujących powinna skłonić władze Departamentu IV do zaniechania dalszej inwigilacji. Ale nie, nie zaniechano. Podjęto decyzję, że nadal należy ponawiać próby skłonienia księdza Józefa Glempa do współpracy, tylko tym razem już w formie nagabywania personalnego, czyli szukania takiej okazji, przy której będzie można go, no mówiąc wprost, zaskoczyć i zmusić do jakiegoś błędu. Od razu trzeba sobie powiedzieć, że metodologia działań Służby Bezpieczeństwa nie była za bardzo wyrafinowana. Mieszanina chamstwa, prymitywizmu i ograniczeń intelektualnych i to w zasadzie można powiedzieć jako komentarz do tych prób, a wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Mianowicie w pewnym momencie Służba Bezpieczeństwa zobaczyła czy stwierdziła, że ksiądz Józef Glemp wyjeżdża
w różne miejsca, przede wszystkim na wakacje nad morze. I w związku z tym uznano, że jak będzie i rzeczywiście w pewnym momencie znalazł się w krynicy morskiej, to to będzie taki dobry czas do ewentualnego zaskoczenia go. I tak z notatki SB ta historia wyglądała. W chwili rozpoczęcia obserwacji w rejonie miejsca zamieszkania zauważono, że figurant boczną drogą od swojego miejsca zamieszkania idzie w kierunku sklepu spożywczego. O sytuacji, w której figurant przebywa sam poza miejscem zamieszkania, powiadomiono natychmiast oczekującego na tę okazję naczelnika Wydziału I Departamentu IV pułkownika Wiejaka, który przybył w rejon, gdzie był figurant. W drodze powrotnej ze sklepu pułkownik Wiejak przeprowadził rozmowę z figurantem, która trwała kilka minut. Z tejże akcji, która wyglądała częściowo groteskowo, ale nie do końca, mamy taki zapis. Początkowo rozmówca był bardzo zszokowany spotkaniem. Rozmowa odbyła się na ulicy. Później jednak ochłonął i próbował nawet żartować. Na moje wyjaśnienia, to już wyjaśnienia pułkownika Wijaka, na moje wyjaśnienia, dlaczego niepokoi go w czasie urlopu, odpowiedział między innymi: no cóż, wy tak pracujecie. Zresztą mógł mnie pan jeszcze próbować porwać. Ksiądz Józef Glemp nie po raz pierwszy okazało się, że nie tylko potrafi reagować, to jeszcze ma poczucie humoru i będzie to kilkakrotnie zauważane przez samych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Bez wątpienia te wszystkie próby, które i inne, których, za pomocą których próbowano zwerbować, a nawet nie zwerbować, tylko gdzieś porozmawiać z punktu widzenia SB w warunkach, które by sprzyjały do tworzenia jakichś zakulisowych kontaktów, spełzły na niczym. I to miało swoje daleko idące konsekwencje. To znaczy ksiądz Józef Glemp jako ten niepoddający się procedurze, mówiąc w skrócie, był w ten sposób też oceniany. A będzie miało to swoje konsekwencje przede wszystkim w dwóch momentach historii życia księdza Józefa Glempa. Otóż dwukrotnie, jak pewnie wszyscy tutaj wiemy, prymas Stefan Wyszyński, korzystając ze swojego pełnomocnictwa papieskiego w ramach Terno, czyli tych trzech kandydatów prezentowanych stronie komunistycznej zgodnie z dekretem z 31 grudnia 1956 roku, dwukrotnie w tej trójce pojawił się ksiądz Józef Glemp. Po raz pierwszy po śmierci kardynała Kominka jako najważniejszy kandydat księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego do objęcia arcybiskupstwa wrocławskiego. Będzie to miało swoją osobną dynamikę, bo ten konflikt o arcybiskupstwo wrocławskie władze komunistyczne postanowiły wykorzystać w ogóle do podważenia prawa prymasa Stefana Wyszyńskiego do tego, by mógł mianować tam osobę, która nie byłaby z nominacji władz. Władze starały się odwrócić niejako bieg sprawy i same podały trzech kandydatów, wykreślając całą trójkę, w tym między innymi księdza Józefa Glempa, na co rzecz jasna kardynał zgodzić się ani nie zamierzał, ani nie mógł z punktu widzenia pełnomocnictw, które miał ze strony Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Józef Glemp był tutaj ofiarą, można powiedzieć, pewnego napięcia, sporu, walki władz komunistycznych o autonomię czy przeciwko autonomii prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ale za drugim razem, to było w roku 1977, gdy zmarł arcybiskup poznański Antoni Baraniak i znowu w tym Terno znalazło się nazwisko księdza Józefa Glempa.
Władze komunistyczne zebrały informacje od swoich tajnych współpracowników z archidiecezji poznańskiej, które miały wskazać, jaka jest atmosfera po śmierci arcybiskupa Baraniaka. Z tej informacji, a raczej plotek, wynikało, że prawdopodobnie, ponieważ zbliża się wizyta Edwarda Gierka w stolicy apostolskiej, on zawita tam 1 grudnia 1977 roku, że są coraz lepsze relacje państwa komunistycznego z stolicą apostolską. W związku z tym jest szansa, że władze stolicy apostolskiej odbiorą pełnomocnictwa prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Dzięki temu my nie musimy się śpieszyć. To była taka analiza przez SB wykonana, ale na bazie plotek, rozważań różnego typu istniejących na terenie archidiecezji poznańskiej. Także na przykład znalazła się taka plotka na terenie tejże archidiecezji, że stolica apostolska wykorzysta ten moment, żeby zerwać Unię Gnieźnieńsko-Warszawską i zostanie przywrócona Unia Gnieźnieńsko-Poznańska, czyli ta, która przed 1946 rokiem istniała. Nie to jest jednak najważniejsze z punktu widzenia naszego tematu. Ważniejsze jest to, że by wnioskować o skreślenie z tej listy trzech kandydatów księdza Józefa Glempa, Służba Bezpieczeństwa posługiwała się tutaj swoimi doniesieniami i przekazywała je do Urzędu do Spraw Wyznań i na tej podstawie Urząd do Spraw Wyznań tworzył charakterystykę osoby, która to charakterystyka de facto opracowana przez SB, a refirmowana przez Urząd do Spraw Wyznań była werdyktem, tak lub nie. I proszę posłuchać, co to znaczy negatywna opinia, bo to jest dosyć specjalne z punktu widzenia akt SB sformułowanie. Odznacza się dużą inteligencją i zdolnościami. Jest kulturalny w sposobie bycia, zorientowany w bieżącym życiu kulturalnym. Bywa w teatrach i na koncertach. Przejawia skłonność do wygodnego trybu życia. Zna biegle języki, łacinę, włoski, francuski, niemiecki i angielski. Z tego względu wielokrotnie był tłumaczem kardynała Wyszyńskiego w czasie wizyt w Watykanie i w toku spotkań z biskupami zagranicznymi. W stosunku do kardynała Wyszyńskiego jest człowiekiem lojalnym, ale nie bezkrytycznym. Potrafił mieć swoje zdanie o aktualnej sytuacji w Kościele. Ksiądz Glemp nigdy nie występował publicznie w sposób mogący budzić zastrzeżenia i nie jest znana żadna jego działalność zasługująca na negatywną ocenę. Dotychczasowy charakter jego pracy nie dostarczał okazji do zajmowania oficjalnego stanowiska w sprawach bieżącego życia politycznego kraju. W wypowiedziach wygłaszanych we własnym środowisku ksiądz Glemp prezentuje postawę realisty w odniesieniu do problemów normalizacji stosunków między państwem a Kościołem. W jego postawie nie dostrzega się przejawów fanatyzmu. Ksiądz Glemp utrzymuje przyjazne stosunki z księdzem Bronisławem Dębowskim, rektorem księdza kościoła świętego Marcina w Warszawie, w którym odbywała się w ubiegłym roku osławiona głodówka grupy osób związanych z tak zwanym KOR-em. Nie ma jednak przejawu bezpośrednich kontaktów księdza Glempa z korowcami. Kropka. Proszę zauważyć, jaka jest treść. Ja nie mówię, że ona jest prawdziwa, bo nie na tym polegała moja tutaj rola, by analizować. Natomiast faktem jest, że ta właśnie notatka, a nie inna, czyli jak się można domyśleć, konkretne zdania, a nie wszystkie, były tymi, które zostały uznane za tworzące negatywną odpowiedź na propozycję, by ksiądz Józef Glemp objął stanowisko po zmarłym arcybiskupie poznańskim. Na koniec w związku z tym pytanie zasadne, mianowicie skoro SB dostarczała informacje, które były przez stronę polityczną analizowane jako negatywne i nie dające szans księdzu Józefowi Glempowi na objęcie stanowiska hierarchy, biskupa w Episkopacie Polskim, to w takim razie dlaczego wiemy, że został biskupem, arcybiskupem i kardynałem?
Dlaczego został? Przecież w czasie PRL-u został. I otóż niewątpliwie został biskupem Kościoła katolickiego tylko dlatego, że po drodze była pewna data. 16 października 1978 rok. Co to znaczyło w praktyce? W praktyce kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II dokonali zamachu stanu na dekret 31 grudnia 1956 roku. Pierwszą nominacją, która była tymże zamachem, to uzgodniona między prymasem a Janem Pawłem II nominacja księdza Franciszka Macharskiego na metropolitę krakowskiego. W analizach esbeckich jest napisane, że zgodzimy się na to, bo to papież, ale to pierwszy i ostatni raz. Po czym okazało się, że następna nominacja była już niejako przećwiczenią drogą i prymas Stefan Wyszyński od tej pory postanowił zerwać swoją lojalność, jeśli można tak powiedzieć, wobec dekretu z 31 grudnia 1956 roku i władze przełknęły to, uznały księdza Józefa Glempa jako biskupa diecezji warmińskiej. Podobnie jak na przykład władze też uznały, że skompromitowały się poborem kleryków do wojska i nagle z godziny na godzinę, z poniedziałku na wtorek przestali brać kleryków do wojska, nie informując żadnego biskupa diecezjalnego o tym, mimo że to trwało co roku od 1959. Z dnia na dzień zrezygnowano z tego przywiązania do tego typu stosowania represji wobec Kościoła i tak samo okazało się, że przestali być tak przywiązani do dekretu z 31 grudnia 1956 roku. To dużo mówi o sile polskiego Kościoła, ale także o determinacji prymasa Stefana Wyszyńskiego, by to właśnie ksiądz Józef Glemp został biskupem i jak dzisiaj wiemy jego następcą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu senatorowi. Widzimy też, że są takie informacje, które w naszym pokoleniu, młodym pokoleniu, no też dziwnie brzmią, ale to są fakty. Chcąc poznać osobę księdza prymasa, oczywiście sięgamy do źródeł. I wśród tych źródeł są jego zapiski. I do tych zapisków miał również trochę wgląd pan doktor habilitowany Paweł Skibiński, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. I niech by nam spróbował troszeczkę powiedzieć na temat spuścizny prymasa Józefa Glempa jako źródła historycznego. Dziękuję. Księże kardynale, księża biskupi, księże rektorze, czcigodni księża, szanowni państwo. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję i zacznę od pewnego zdania, które wydaje mi się należy się naszemu głównemu bohaterowi, to znaczy księdzu kardynałowi Józefowi Glempowi. To znaczy patrząc z perspektywy mojego pokolenia historyków i także ludzi młodszych, którzy badają historię Kościoła, wydaje się, że stoimy przed takim wyzwaniem, to znaczy na tej sali zgromadzeni są tutaj, nie mówię o sobie bynajmniej, tylko raczej o moich przedmówcach i moich następcach, są ci, którzy rzeczywiście starają się przybliżyć nam znajomość tego okresu, kiedy polskim kościołem, tego okresu historii, kiedy polskim kościołem kierował kardynał Józef Glemp, ale nie są to badania bynajmniej najbardziej zaawansowane i najbardziej popularne w tej chwili. To znaczy w tej chwili wydaje się, że nacisk jest cały czas kładziony raczej na okres wcześniejszy, na okres prymasa Wyszyńskiego, może na okres jeszcze wcześniejszy, jeszcze tuż powojenny. Natomiast wydaje się, że z punktu widzenia samych dziejów Kościoła na prac poświęconych kardynałowi Glempowi powstaje stosunkowo niewiele. Część z tego można zrozumieć, ponieważ no, krótko mówiąc ograniczony jest dostęp do źródeł. Natomiast wydaje się, że jest jeszcze inny problem i o tym wydaje się warto wspomnieć. To znaczy wydaje się, że część przynajmniej badaczy świeckich, ale myślę, że niestety także część badaczy wywodzących się z kręgów kościelnych stoi na stanowisku, że ten okres i ten moment przywództwa prymasa Glempa nie jest tak samo interesujący, czy nie jest tak samo znaczący jak okres
sprawowania posługi prymasowskiej przez prymasa Wyszyńskiego, czy te kilka lat prymasa Chlonda. Otóż nie wydając się w to, czy jest to równie interesujące, czy nierównie interesujące, trzeba powiedzieć, że niewątpliwie mamy do czynienia z punktu widzenia pewnej logiki funkcjonowania Kościoła w Polsce z okresem równie istotnym, jeśli nawet możemy powiedzieć, że no nazwijmy to przywództwo prymasa Wyszyńskiego odciskało silniejszy ślad na funkcjonowaniu Kościoła w Polsce niż przywództwo prymasa Glempa, chociaż ja nie wiem, jak to mierzyć, skoro tak mało mamy opracowań, które by porównawczo traktowały te dwa okresy, to trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia w osobie prymasa Józefa Glempa z prymasem obdarzonym nadzwyczajnymi uprawnieniami legata papieskiego, tak samo jak to było w przypadku kardynała Chlonda i kardynała Wyszyńskiego, w nieco innym zakresie, ponieważ decyzjami papieskimi te szczególne uprawnienia były stopniowo ograniczane, wreszcie po 92 roku można mówić o ich ostatecznym wygaśnięciu. Natomiast, proszę Państwa, przynajmniej do 92 roku mamy tutaj do czynienia ze szczególnymi kompetencjami prymasa Glempa, a więc chociażby z punktu widzenia czysto formalnego, już nie mówię o kwestiach jakiegokolwiek zainteresowania historycznego. Należałoby położyć większy nacisk na ten okres, przynajmniej do 92 roku. To jest o tyle istotne, jeśli chodzi o badania, to jest o tyle istotne, że wydaje się, że nie jesteśmy w stanie spuentować dziejów Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jeśli nie jesteśmy w stanie przyjrzeć się temu momentowi wyjścia z PRL-u, przynajmniej w tym zakresie, do którego mamy dostęp w tej chwili, jeśli chodzi o źródła. A wydaje się, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że spuścizna, którą mam zaszczyt porządkować, która została przekazana tutaj przez obecnego księdza rektora Pawlinę na rzecz Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego i do moich obowiązków dzięki poleceniu księdza kardynała należy uporządkowanie tej spuścizny i zabezpieczenie jej pod względem także cyfrowym, to znaczy cyfryzacja tej spuścizny. Wydaje się, że ta spuścizna dzieli się jakby na kilka aspektów. Są prawdopodobnie dokumenty, które pewnie będą decyzją władz kościelnych jeszcze przez jakiś czas niedostępne dla historyków, ale znaczna część tej spuścizny to są po prostu wypowiedzi publiczne prymasa Glempa. Z kolei z tych wypowiedzi publicznych znaczna część została ogłoszona drukiem, ponieważ prymas Glemp miał taki zwyczaj, że publikował swoje homilie, ale proszę mi wierzyć, bynajmniej nie wszystkie. Zwłaszcza jest bardzo ciekawy aspekt wypowiedzi publicznych prymasa Glempa, który jest znacznie mniej obecny we wcześniejszych okresach, no siłą rzeczy, ponieważ prymas Glemp żył w nieco innym cywilizacyjnym okresie, to znaczy na przykład dostęp do mediów, znaczy, czy mediów do niego był zupełnie inny niż w wypadku prymasa Wyszyńskiego, dla którego każdy wywiad był wydarzeniem, a właściwie szczerze powiedziawszy mało kto z historyków przypomina sobie te wywiady, a tymczasem proszę przypomnieć sobie, że w 1981, właściwie, przepraszam, jesienią 1980 roku prymas Wyszyński udzielił gigantycznego wywiadu dla Le Figaro. Ten wywiad miał kilkanaście stron i do tej pory konia z rzędem temu, kto by skomentował to wydarzenie. To w przypadku prymasa Glempa trzeba powiedzieć jasno, że wywiady są niesłychanie istotnym źródłem historycznym, które jest całkowicie lekceważone, no nie chcę powiedzieć przez tu obecnych, bo tu obecni akurat starają się to z tym zapoznać, natomiast jest całkowicie lekceważone przez ogół historyków zajmujących się PRL-em. Tymczasem to są wypowiedzi publiczne, nie objęte żadnym embargiem, że tak powiem, archiwalnym, a są niesłychanie istotne, ponieważ pokazują rolę, jaką odgrywał Kościół w Polsce, nie tylko osobiście prymas Glemp, w tej sytuacji, która w latach 80. panowała. Wydaje się, że ja mogę wyrazić tylko ogromną satysfakcję z tego, że czytając tytuły wystąpień dzisiejszych referentów, mogę powiedzieć tak, rzeczywiście niektóre z tych aspektów, które mnie się nasuwają po
już ponad dwuletnim obcowaniu z puścizną prymasa Glempa zostaną tutaj poruszone, no ale wydaje się, że 15-minutowe wypowiedzi nie mogą wyczerpać tych zagadnień, ale to jest niewątpliwie krok, bardzo poważny krok we właściwym kierunku. W związku z tym, jeśli można tak powiedzieć, wydaje się, że trzeba wycofać się z pewnego, powiedziałbym, nie do końca wypowiedzianego z punktu widzenia badawczego nastawienia, które reprezentuje całe środowisko, nie poszczególni nawet badacze, że ten okres prymasostwa prymasa Glempa jest w jakiś sposób upośledzony badawczo i to nawet jeśli chodzi o wykorzystanie źródeł powszechnie dostępnych. Kardynał Józef Glemp pozostawił po sobie gigantyczną spuściznę homiletyczną. Oczywiście jego wykształcenie jako kanonisty, jego osobowość, był człowiekiem bardzo skromnym i w związku z tym też widać wyraźnie, że zwłaszcza przy niektórych wypowiedziach, no one są, powiedziałbym, dość skrótowe. Natomiast proszę zdawać sobie sprawę, że całość tej spuścizny homiletycznej, a jak sądzę, to nie jest nawet całość, ale większość przynajmniej, bo ja zdaję sobie sprawę, że istnieją homilie, które w naszym zasobie nie znalazły miejsca. To jest w tej chwili, mamy zabezpieczone 81,5 tysiąca stron tych homilii, więc proszę Państwa, to jest ambitne zadanie, żeby się przez to przebić, jeśli chodzi o prace historyczne. Ale wydaje się, że taka praca powinna powstać nie ze względu na nawet analizy stylistyczne tych wypowiedzi, tylko po prostu analizę informacyjną tego, co prymas Glemp mówił w różnych okolicznościach. Na pewno nie wszystko jest jednakowej wagi, ale proszę Państwa, w takim morzu wypowiedzi są oczywiście wypowiedzi kluczowe. Jakie to mogą być wypowiedzi? Ja nie chcę tutaj aspirować do roli interpretatora, no ale wydaje się, że na przykład wypowiedzi podczas wspomnianych tutaj w pewnym kontekście relacji z cerkwią prawosławną i podróży prymasa Glempa na wschód, szczególnie w latach 1988-89. Przecież to są fundamentalne wypowiedzi w imieniu całego Kościoła katolickiego. I to są też wypowiedzi publiczne. To nie są wypowiedzi, to nie są zapisy tajnych rozmów, prawda? Tylko to są wypowiedzi publiczne. Czy ktoś, wiem, że było zapewne zainteresowanie wśród badaczy, ale w gruncie rzeczy potem jak patrzyłem na efekty tego zainteresowania, czy są przypisy, czy są cytaty, no nie zawsze było to dobrze wykorzystywane. Inny aspekt to z takiego bardzo pobieżnego oglądu spraw trudnych dla okresu sprawowania funkcji prymasowskiej przez prymasa Glempa, no to na przykład jego stosunek do osoby księdza Jerzego Popiełuszki i potem kultu księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Proszę Państwa, naprawdę daleko nam do tego, żeby w pełni prześledzić ewolucję tego stosunku, ponieważ tych wypowiedzi jest naprawdę dużo. Prymas Glemp niemal co roku komentował jakiś aspekt i wydaje się, że takiego rzetelnego, pogłębionego i spokojnego zanalizowania tego zagadnienia także można dokonać na podstawie tej spuścizny. Wydaje się, że to jest szansa do pewnego stopnia niewykorzystana. Oczywiście tam nie będzie pewnie nic sensacyjnego, ale za to będzie podstawa do bardzo rzetelnego namysłu. Wreszcie bardzo dużo wydaje się być wypowiedzi do środowisk katolików świeckich, czego kompletnie chyba nie przebadaliśmy, a przecież okres sprawowania funkcji przez prymasa Glempa to jest rozwój rozmaitych formacji katolików świeckich od odnowy w Duchu Świętym poprzez neokatechumenat aż po na przykład rodziny nazaretańskie. Tam tych wypowiedzi jest, jeszcze można mnożyć tych wypowiedzi prymasa Glempa, tam jest na dziesiątki. Oczywiście nie wszystkie pewnie są strategiczne, istotne i kluczowe,
ale wydaje się, że my nawet my dzięki spojrzeniu na aktywność prymasa Glempa jesteśmy w stanie w ogóle stwierdzić aktywność tych formacji na terenie Kościoła Polskiego, a to jest moim zdaniem ogromny znak zapytania dla lat 80., ponieważ te same te środowiska nie bardzo dbają o podtrzymanie pamięci o początkach na przykład funkcjonowania. Wyjątkiem jest Ruch Światło Życie, który ma swoje archiwum i swoje pracuje nad tym. Natomiast wydaje się, że kilka innych formacji równie istotnych dla lat 80. wcale tego wysiłku tak dużo nie wkłada. A prymas Glemp poprzez swoją działalność i spotkania z tymi ludźmi w jakimś sensie udokumentował ich aktywność. Oczywiście w wypowiedzi księdza rektora istniała taka sugestia, że istnieją także zapiski osobiste prymasa. Rzeczywiście takowe zapiski istnieją. Warto zwrócić uwagę, że mają one, ja nie chcę się wypowiadać na temat ich dostępności, dlatego że to będzie objęte decyzją władzy kościelnej, dlatego że one są rozciągnięte na całe życie prymasa Glempa. Nie wiem, jaki zakres wchodzi w grę, jeśli chodzi o udostępnienie, bo to myślę będzie podjęta ta decyzja dopiero po zakończeniu całości prac. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że na pewno, i to widać już po zapiskach, których fragmenty były publikowane, bo przecież mamy publikowane fragmenty tych zapisek prymasa Glempa. To jest zupełnie inny charakter zapisków niż ten, który znamy z pro memoriów prymasa Wyszyńskiego. Po prostu jest przede wszystkim no, nieco mniej systematyczny. Prymas Glemp nie potrzebował chyba tego rodzaju sposobu pracy, jak potrzebował prymas Wyszyński. To są sprawy indywidualne. Ale na przykład wydaje się, że chyba nie do końca opublikowane fragmenty zapisek dotyczące aktywności prymasa, przyszłego prymasa Glempa jako biskupa warmińskiego są z mojego punktu widzenia, ja, proszę mi wierzyć, nie zagłębiam się we wszystkie fragmenty, wszystkie dokumenty, które tam digitalizujemy i zabezpieczamy, ale ten fragment dość uważnie przeczytałem, ponieważ był to fascynujący zapis wydarzeń, zwłaszcza roku 1980, z perspektywy no, diecezji może nie sztandarowej, no bo diecezja warmińska nie była kluczową i najbardziej centralną diecezją polską, natomiast niesłychanie pokazywała wyzwania, jakie stały przed Kościołem w momencie kształtowania się Solidarności. Niesamowity dokument. Bardzo ciekawy, bardzo naznaczony też indywidualnym podejściem prymasa Glempa. Mam nadzieję, że tego typu fragmentów tam będzie więcej, natomiast z drugiej strony no właśnie pytanie, kiedy historycy będą mogli do tego dotrzeć, tego nie do końca wiem. Już będę zbliżał się do końca. W każdym razie wskazując na potrzeby badawcze, bo to chciałbym poza taką krótką informacją archiwalną wskazać też na pewne potrzeby badawcze. Proszę pamiętać o tym, że z jednej strony niewątpliwie zapoznanie się nawet z tą publiczną częścią spuścizny z całą pewnością wniesie nowe elementy do biografii samego prymasa. Na przykład jest co najmniej 5 uzupełniających się wypowiedzi dotyczących kwestii nominacji na stolicę prymasowską. I to są wypowiedzi wygłoszone w rozmaitych gremiach publicznych bądź w wywiadach. Niesamowicie wzbogacają naszą wiedzę, jeśli chodzi o intencje prymasa Glempa, o intencje Jana Pawła II w tym zakresie. I naprawdę nie ma tu mowy o żadnym naruszaniu jakichkolwiek tajemnic kościelnych, bo prymas Glemp mówił o tym publicznie, tylko problem polega na tym, że my nie jesteśmy czasami w stanie zebrać tych wypowiedzi, a tutaj mamy je w jednym miejscu i to jest niesłychany walor. I druga rzecz, to już wspominałem o kwestiach, no właśnie, przemian w funkcjonowaniu także instytucjonalnym Kościoła w Polsce. To ma różne aspekty, właśnie między innymi pojawienie się tych formacji świeckich w rodzaju na przykład neokatechumenatu. Przecież prymas Glemp ma niezaprzeczalną rolę, jeśli chodzi o rozwój neokatechumenatu w Polsce. No, ale takich okoliczności jest na pewno więcej.
Wreszcie znaczenie, co zasygnalizowała już Milena Kindziuk, znaczenie prymasa Glempa i Kościoła w Polsce w ogóle dla kwestii polityki wschodniej stolicy apostolskiej za Jana Pawła II. Przecież Kościół w Polsce był jednym z zasadniczych narzędzi tej polityki. Badacze włoscy w ogóle nie są łaskawi w ogóle widzieć tego zagadnienia, mimo że piszą na ten temat, tak samo badacze anglosascy. Wydaje się, że w naszym interesie Kościoła katolickiego w naszym kraju jest przyjrzenie się z perspektywy prymasa Józefa Glempa temu zagadnieniu, chociażby w oparciu o archiwalia czy wypowiedzi, które już będą mogły być udostępnione, bo to wydaje się być bardzo ciekawy aspekt pokazujący no wagę, jaką mieli polscy biskupi dla funkcjonowania Kościoła powszechnego, o czym często zapominamy. Ostatnie zdanie. Prymas Glemp, ja bym powiedział tak, że taka przygoda jak moja, to znaczy porządkowanie spuścizny po kimś tak wybitnym jak prymas Glemp, to znaczy po prymasie Polski, jest ogromnym wyzwaniem, także wyzwaniem pomagającym jakby trochę poznać osobowość postaci, która zostawiła tą spuściznę. Ja mogę powiedzieć, że obcowanie z człowiekiem tak skromnym, jakbym był prymas Glemp, i to widać w bardzo różnych aspektach jego wypowiedzi, no, jest niesłychanie pouczające w każdym aspekcie. A zwracam też uwagę na jedną rzecz, którą myślę, że biografowie powinni wyświetlić. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że to, co mówiłem o roli wypowiedzi publicznych, chociażby wywiadów prymasa Glempa, to się kończy jak nożem uciął gdzieś około roku 92. Ja w tej chwili nie chciałbym analizować przyczyn tej sytuacji, ale prymas jakby funkcjonuje bardzo normalnie. To znaczy zarówno w momencie, kiedy wszystkie media światowe interesowały się prymasem Glempem, jak i w momencie, kiedy te wszystkie media światowe niejako obraziły się na prymasa Glempa, on funkcjonuje bardzo normalnie. To znaczy widać, że pracuje z tą samą intensywnością, zachowuje się, wydaje się z tych papierów, wygląda na to, że zachowuje się z ogromnym dystansem, a przecież to jest jakby kwestia, która ewidentnie wymaga głębszego namysłu, to znaczy dlaczego było tak, że z jednej z podstawowych postaci Kościoła, twarzy Kościoła Światowego staje się no właściwie lokalnym hierarchą, do którego już opinia publiczna nie bardzo chce słuchać. To jest bardzo ciekawy aspekt, który wydaje mi się wymaga no głębszego zastanowienia i głębszej analizy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za kolejną odsłonę. Szanowni Państwo, drodzy księża, myślę, że to jest ważne, to co zostało dzisiaj powiedziane. My, którzyśmy znali księdza prymasa, nosimy go w swojej wyobraźni, w swojej pamięci, w sercu, ale też prymas jest gdzieś zawarty w tych tekstach historycznych, w tej spuściźnie i za tą zachętę pana doktora do tego, żebyśmy się tym trochę zajęli, myślę, że jest to bardzo ważne dla nas wszystkich. Spróbujemy teraz zrobić jeszcze jedną odsłonę o księdzu prymasie, a mianowicie chcemy powiedzieć o księdzu prymasie jako człowieku, który ma jakąś postawę wobec opozycji politycznej w 81 roku do 89 roku i o to poprosimy pana doktora Rafała Łatkę, który jest pracownikiem IPN-u. Bardzo prosimy. Ekscelencjo, eminencjo, ekscelencje, księże rektorze, czcigodni księża, szanowni państwo. Temat, który przyszło mi się zająć, jest niezwykle szeroki, tym bardziej szeroki, że uważam, że należy nim się zajmować w całym nauczaniu prymasa Józefa Glempa, bo dopiero wtedy ten stosunek zostanie w należyty sposób wyświetlony. Ja się ograniczę tutaj, żeby zawęzić nieco temat, bo mógłbym mówić bardzo długo na temat stosunku prymasa Glempa do opozycji, do analizy jego najważniejszych wypowiedzi i do dwóch pierwszych lat
czyli roku 81 i 82, tak żeby je bardziej pogłębić, tak żeby szanowni zgromadzeni mogli zobaczyć, jak ten stosunek się kształtował w tym najtrudniejszym, najbardziej interesującym jednocześnie okresie. Stosunek prymasa Glempa do opozycji wynikał z kilku zasadniczych czynników. Pierwszy, jaki narzuca się automatycznie, jest wola kontynuowania spojrzenia jego wielkiego poprzednika, prymasa Wyszyńskiego. To widać w każdej niemal wypowiedzi, że prymas Glemp wzoruje się tutaj na podejściu kardynała Wyszyńskiego. Wzoruje się z tego względu, że podobnie jak prymas Wyszyński miał stosunek zdystansowany i krytyczny wobec wielu działań opozycji, wobec działań o charakterze stricte politycznym. Uważał, że działania Solidarności, szczególnie w zakresie podważania systemu ustrojowego Polski Ludowej, są niewłaściwe i nie liczą się z realiami geopolitycznymi. To jest ten punkt widzenia, który przejął po prymasie Wyszyńskim, i to widać bardzo wyraźnie w wielu elementach jego działania. Drugim istotnym elementem spojrzenia prymasa na opozycję była jego wizja aktywności społecznej Kościoła katolickiego. Wizja, w której Kościół miał zajmować przede wszystkim stanowisko moralne, a nie polityczne. To jest bardzo wyraźny rys nauczania prymasa Glempa, który był szczególnie widoczny w okresie stanu wojennego, kiedy prymas uważał, że zasadniczym celem Kościoła jest uniknięcie rozlewu krwi, jest uniknięcie wybuchu napięć społecznych na szeroką skalę. Trzecim bardzo istotnym elementem spojrzenia prymasa na opozycję jest krytyczne nastawienie do wielu liderów Solidarności, do wielu jej działaczy, szczególnie do tych, których kojarzył z jej radykalnym skrzydłem, których uważał za nierozważnych, którzy posuwają się za daleko. W przeciwieństwie do prymasa Wyszyńskiego zdarzały się prymasowi Glempowi publiczne wypowiedzi krytykujące nieraz w zdecydowany sposób opozycję, czego prymas Wyszyński jednak nie robił, ograniczając się do tej krytyki formułowanej na forum episkopatu czy na forum zamkniętych posiedzeń, spotkań z przedstawicielami opozycji. Wspomnieć w tym miejscu również należy o tym, że prymas Glemp był krytyczny również wobec zaangażowania duchowieństwa we współpracę z opozycją. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o kwestie księdza Popiełuszki, ale również innych duchownych, którzy angażowali się w działalność wspierającą opozycję, wychodzącą ponad opiekę duszpasterską czy pomoc charytatywną, bo te jak najbardziej prymas uważał za właściwe, co również było widoczne szczególnie w czasie stanu wojennego. W pierwszych właściwie słowach skierowanych do szerszego nie wskazał działaczom opozycji, że powinni pełnić oni przede wszystkim funkcję służebną, funkcję wsparcia dla robotników zjednoczonych w związku zawodowym. I podkreślił, cytuję, podejmujecie się dzisiaj najmniej historycznego dzieła. Ma ono kształtować sytuację ludzi pracy, a także przyszłość naszej ojczyzny. Rozpoczynane wezwaniem imienia Bożego w tej katedrze, w której łączy się wspomnienie historycznego pokoju oliwskiego. Całe społeczeństwo oczekuje, że i wasz zjazd będzie negocjowaniem tego pokoju, który rozpoczął się w ubiegłym roku w Stoczni Gdańskim, a który jest potrzebny i krajowi, i Europie. Więc widzimy tutaj, że stosunek prymasa Glempa do opozycji kształtował się właśnie na całym tle kwestii relacji politycznych. Nie był czymś wyobcowanym. Z czasem jednak prymas Glemp, widząc narastający radykalizm działaczy opozycyjnych, nastawiał się bardziej krytycznie do ich aktywności. Widać to wyraźnie w kolejnych miesiącach po zakończeniu zjazdu Solidarności. Przykładem tego typu widać to bardzo wyraźnie w tych kolejnych miesiącach i to było jednocześnie też pokazanie, że Kościół powinien zajmować się przede wszystkim kwestiami moralnymi. Kościół powinien wskazywać drogę postępowania Polakom, a nie koncentrować się na aktywności politycznej. Tu cytat z posiedzenia konferencji plenarnej z
z 15 września, gdy prymas mówi w następujący sposób. Kościół nie zajmuje się polityką, jego misja jest nadprzyrodzona i ma służyć duchowemu dobru każdego człowieka. Jednakże Kościół nie może być obojętny na to wszystko, co nazywa się polityką i co wpływa na kształtowanie się postaw naszych wiernych. Stąd potrzeba dialogu, to ma być inspiracją chrześcijańską i ewangeliczną dla zagubionego świata. Świat bowiem pragnie od Kościoła spokojnego spojrzenia i moralnych wskazań. To jest ta wizja działalności, którą prymas przyjął na kolejne miesiące, okres, w którym starał się odlec widoczną nadchodzącą konfrontację, w czasie do którego okresu jasno wskazywał działaczom opozycji, że powinni przyhamować radykalizm własnych żądań. Podobnie jak wskazywał to też ekipie rządowej, wskazywał to dygnitarzom partyjnym. To szczególnie było widoczne w czasie słynnego spotkania Czech, do którego doszło w listopadzie 1981 roku, czyli spotkaniu prymasa Glempa z Lechem Wałęsą i z Wojciechem Jaruzelskim. To prymas Glemp był tą osobą, która tonowała wzajemne animozje i próbowała doprowadzić do porozumienia na linii władza-opozycja. Jednak już w tym okresie Jaruzelski ze swoją ekipą był zdecydowany na wprowadzenie stanu wojennego, więc działania prymasa nie mogły przynieść skutku. Nie oznacza to jednak, że prymas zaniedbał działalności mającej dążyć do zawarcia porozumienia społecznego. Tego typu inicjatywy podejmował aż do ostatnich godzin przed wprowadzeniem stanu wojennego. Tu niezwykle charakterystyczne jest spotkanie, do którego doszło z przedstawicielami opozycji 7 grudnia 1981 roku. Prymas zanotował czytelne ostrzeżenia, które skierował pod adresem liderów Solidarności. Przedstawił je w trzech takich istotnych punktach. Cytuję. Uprawiając taką politykę, panowie, przekroczyliście mandat dany wam przez świat pracy. Jeżeli chcecie prowadzić czystą grę polityczną, utwórzcie komitet przy Zarządzie Solidarności, a nie wciągajcie do gry całego związku. Dwa. Nie liczycie się z psychologią narodu. Czy nie uwzględniacie chyba świadomie analizy sytuacji międzynarodowej i gospodarczej. Więc po raz kolejny prymas napomina działaczy opozycji, że posuwają się za daleko, uważając, że to właśnie radykalizm żądań może doprowadzić do konfrontacji. Jak się okazało, prymas nie mógł wiedzieć, rzecz jasna, jakie plany ma Jaruzelski, że wprowadzenie stanu wojennego jest przesądzone, ale widzimy tutaj jednoznacznie krytykę radykalizacji i radykalizacji żądań ze strony opozycji. Tą krytykę, która będzie jeszcze bardziej wyraźna w czasie stanu wojennego. Kluczowy moim zdaniem dla zrozumienia stosunku prymasa do opozycji jest dokument osobiście przygotowany przez prymasa w grudniu 1981 roku, już po wprowadzeniu stanu wojennego, który zatytułowany został Próba oceny sytuacji Kościoła w Polsce na tle wydarzeń społeczno-politycznych 80-81. Prymas Glemp tu w głęboki sposób rozważa zarówno przyczyny wybuchu rewolucji Solidarności, jak i jej aktywności w czasie 16 miesięcy istnienia. Wskazuje w bardzo głęboki sposób, dlaczego udała się rewolucja sierpniowa, ale wskazuje również, dlaczego się nie udała i skąd wynikały jej porażki. Na kilka z tych punktów trzeba zwrócić szczególną uwagę. Najważniejszym z nich to jest fakt, że prymas Glemp uważał, że główną władzę w ruchu Solidarności udało się przejąć osobom dalekim od Kościoła i wskazywał, że mimo iż zdecydowana większość członków Solidarności była katolikami, czuła się katolikami, wyrażała silny związek z wiarą katolicką, to jej liderzy wcale nie kierowali się wskazaniami Kościoła. Już mi tutaj prowadzący mówią, że 2 minuty, więc powiem tylko w kilku słowach o okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1982 roku. Jak widać, ten stosunek prymasa Glempa do opozycji jest tematem bardzo szerokim. Ja tu tylko zarysowałem pewne zagadnienia, a mówiłem tylko o jednym roku, więc to pokazuje, jak wiele przed nami historykami jest ciągle jeszcze do zbadania w tej kwestii. Kluczowe w moim przekonaniu była postawa prymasa zmierzająca do
ograniczenia rozlewu krwi. Szczególnie widoczne to było w wielu homiliach wygłaszanych przez prymasa Glempa. Było to widoczne również w jego decyzji o wycofaniu ostrego komunikatu Rady Głównej Episkopatu z 15 grudnia i zamienienie jej na łagodniejsze słowo Episkopatu. Wszystko to w trosce o to, by nie doszło właśnie do niepokojów społecznych, by nie doszło do wybuchu rewolucji na wielką skalę, która mogłaby skończyć się interwencją sowiecką, o której prymas Glemp też myślał. Kluczowym dokumentem oddającym poglądy prymasa Glempa na kwestie opozycji były niewątpliwie tezy prymasowskiej Rady Społecznej. Prymas Glemp uważał, że ten dokument jest dokumentem bardzo ważnym. Był on opracowywany zresztą w konsultacji z prymasem Glempem i myślę, że warto tutaj wskazać cytat z listu prymasa do biskupów skierowanego właśnie łącznie z tezami prymasowskiej Rady Społecznej. Cytuję. Opracowanie to zasługuje na bardzo uważne przemyślenie, tym bardziej, że swoim tenorem odbiega od propozycji odnowy bądź reformy opracowanych przez osoby lub instytucje z innych ośrodków. Jest to dokument nie tylko inspirowany nauką Kościoła katolickiego, ale także oddający zapatrywanie bardzo szerokich kręgów społecznych, które związane są z Kościołem. Dlatego też studium tego dokumentu serdecznie polecam księdzu biskupowi i proszę o zapoznanie się z nim biskupiej Rady Społecznej lub innych kręgów szczerze zainteresowanych dobrem naszej ojczyzny. Ten dokument w bardzo dobry sposób oddaje zdystansowane, krytyczne podejście prymasa Glempa do opozycji, zdystansowane i krytyczne podejście, które jeszcze bardziej uwidaczniało się przy okazji kolejnych manifestacji Solidarności i protestów, do których dochodziło w późniejszych latach. Ze względu na brak czasu nie będę Państwu zgromadzonym przedstawiał kolejnych lat. Mam nadzieję, że stanie się to w przyszłości w publikacji, którą na ten temat będę przygotowywał. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za to odsłonięcie przed nami tych napięć pomiędzy opozycją, Kościołem, prymasem. To jest ważna rzecz. Teraz przejdziemy do kolejnej odsłony, a mianowicie jest z nami ksiądz prałat Władysław Wyszowacki, który pracuje w Londynie i był też jako młody ksiądz uczestnikiem wizyty księdza prymasa na Wyspach Brytyjskich po raz pierwszy. Nam trzeba pamiętać, że ksiądz prymas był opiekunem Polonii i stąd bardzo teraz księdza prałata prosimy o to, by nam trochę pokazał, jaką rolę ksiądz prymas odgrywał dla Polonii i co się stało przy tej pierwszej wizycie księdza prymasa na Wyspach Brytyjskich. Eminencjo, ekscelencje, księże rektorze, bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, panie i panowie. 21 lutego 1985 roku ksiądz Józef kardynał Glemp, prymas Polski, przybył z 12-dniową wizytą duszpasterską do swoich rodaków zamieszkujących ziemię świętego Andrzeja w Szkocji, świętego Dawida w Walii i świętego Jerzego w Anglii. Księdzu prymasowi towarzyszyli dwaj biskupi. Ksiądz biskup Szczepan Wesoły, delegat księdza prymasa do spraw duszpasterstwa emigracji oraz ksiądz biskup Jerzy Dąbrowski. Przez okres 12 dni prymas Polski był naprawdę entuzjastycznie witany i nie tylko przez rodaków, ale również przez katolików brytyjskich i chrześcijan różnych wyznań. Poprzez swą obecność w Wielkiej Brytanii w pełni potwierdził słowa, które na lotnisku Heathrow w Londynie, witając go, wypowiedział arcybiskup Westminsteru kardynał Basil Hume. Mówił tak: katolicy podróżujący po świecie w pewnym sensie nie opuszczają domu, bo dokądkolwiek się udadzą, tam znajdują dom swojego ojca i rodzinę wiary. Ksiądz prymas, odwiedzając Polaków zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich, przybył do swojej rodziny, której na imię Polska poza Polską. Może warto przypomnieć, że pierwszy raz tego tytułu i określenia użył Ojciec Święty Jan Paweł II na spotkaniu z rodakami w Londynie 30 maja 1982 roku, kiedy był z wizytą duszpasterską w Anglii. Wtedy właśnie
mówił do Polaków: wy nie jesteście dla mnie emigracją, wy jesteście dla mnie Polską poza Polską. Duszpasterska wizyta księdza prymasa miała dwa wymiary, wymiar brytyjski i polski. Pierwszy koncentrował się na umacnianiu osobistego kontaktu z brytyjskim kościołem katolickim na terenie Anglii, Walii i Szkocji. Drugi wymiar przebiegał wokół spotkań księdza prymasa z rodakami w polskich wspólnotach i to obficie rozsianych na terenie Wielkiej Brytanii. Sekcja polska BBC z natury rzeczy wydarzeniu temu poświęciła najwięcej czasu, nadając codzienne komentarze swego specjalnego wysłannika, który był jednocześnie autorem dłuższego programu radiowego omawiającego wizytę księdza prymasa w szczegółach na terenie Szkocji, Anglii i Walii. Dzięki mediom każdy Polak na wyspach mógł śledzić przebieg wizyty dostojnego gościa, który codziennie wygłaszał homilie, kazania i przemówienia umacniające Polaków we wierze i miłości do ojczyzny. Poprzez owe katechezy i żywy kontakt z Polakami wizyta księdza kardynała Glempa bez wątpienia zrodziła duchowe owoce. Była również i okazją do zaprezentowania księdzu prymasowi spraw polskich oraz pokazania całego dorobku materialnego i kulturalnego Polaków mieszkających we Wielkiej Brytanii. Wizyta księdza prymasa w Wielkiej Brytanii odbiła się szerokim echem zarówno w prasie polskiej, jak i brytyjskiej. Obszerne tygodniki katolickie takie jak Catholic Universe, Tablet, Catholic Herald, a z polskich Gazeta Niedzielna, Czyn Katolicki, Dziennik Polski czy Tydzień Polski zamieszczały obszerne relacje z przebiegu spotkań prymasa z rodakami. Warto podkreślić także i ten fakt, że Polacy żyjący na Wyspach Brytyjskich czuli w sercach dumę i radość w związku z przybyciem głowy polskiego kościoła do nich. Wszędzie pokazywano dostojnemu gościowi wielki dorobek w postaci własnych nabytych kościołów, czasem i wybudowanych kościołów, kaplic i ośrodków parafialnych. Polacy zaprezentowali się również prymasowi jako solidna, uczciwa i wielce pozytywna grupa narodowościowa w tym kraju, Wielkiej Brytanii, która w zasadzie nigdy nie przysparzała kłopotów ani kościołowi Wielkiej Brytanii, a szczególnie hierarchii. Fakt ten, który początkowo irytował różnych polityków przez podkreślenie politycznego oblicza emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, został z czasem przyjęty przez wszystkich i obdarzony wielkim szacunkiem. Brytyjczycy w miarę upływu lat nauczyli się również oceniać tę inność, powiedziałbym, emigracji polskiej i darzyć ją sympatią z racji jej patriotycznego trzonu. Na tym tle liczne prasowe, radiowe czy telewizyjne wzmianki i komentarze angielskie dotyczące dostojnego gościa w ośrodkach polskich ukazywały dozę sympatii dla księdza prymasa i polskich społeczności. Z wyrozumiałością komentowały dzienniki angielskie także pierwsze słowa księdza kardynała Glempa, szczególnie te, w których zapewniał swych gospodarzy, że jego intencją nie jest obciążanie ich swoimi problemami, ale że przybywa on w duchu radości wiary i w duchu jedności, aby podziękować wszystkim za wielką samarytańską pomoc w okresie kryzysu, która przyczyniła się w dużym stopniu do ulżenia Polakom w ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju, szczególnie w stanie wojennym. Sporo uwagi poświęciły wizycie księdza prymasa dwa tygodniki katolickie, The Catholic Herald i The Universe. Bardziej popularny Universe zamieścił w numerze 8 marca 1985 roku duży reportaż Sandry Pająk z wieloma zdjęciami kolorowymi i czarno-białymi, ilustrującymi kilka etapów wizyty, między innymi
celebrację mszy świętej w katedrze westminsterskiej z racji konferencji episkopatów Europy. Warto wspomnieć, że na zakończenie tej mszy świętej tylko przemawiał oprócz głównego kaznodziei kardynała Basela Hume'a nasz prymas kardynał Glemp. Również wspominano wizytę prymasa Glempa u prymasa kościoła anglikańskiego doktora Rolanda Ranciego oraz wizytę w katedrze w Cardiff, w stolicy Walii. Wcześniej zaś w dniu 1 marca The Universe zamieścił na pierwszej tytułowej stronie prawie całostronicowy portret księdza prymasa pod tytułem Primate of Poland, prymas Polski. Natomiast The Catholic Herald na pierwszej stronie zamieścił duże zdjęcie prymasa z napisem po polsku i po angielsku welcome, witamy. Prasa szkocka pisząca o wizycie księdza kardynała Glempa w pierwszej kolejności z racji trasy, bo chociaż przyleciał prymas do Londynu, po 2 godzinach odleciał do Szkocji i stamtąd rozpoczynała się właśnie jego wizyta duszpasterska. I ona przebiegała przez środkową Anglię, aż zakończyła się w Londynie. To ta prasa szkocka przychylnie odnosiła się do księdza prymasa. Pozytywne były komentowane wszystkie jego wystąpienia, również i w środkowej Anglii. Z wielką serdecznością i życzliwością ukazano w prasie szkockiej na przykład spotkanie dostojnego gościa z arcybiskupem Edynburga, kardynałem Gordonem Grayem oraz arcybiskupem Tomaszem Winigiem i z innymi katolickimi biskupami, jak również entuzjastyczne spotkanie ze społecznością polską i angielską w Edynburgu, w Glasgow i w polskim miejscu pielgrzymkowym w Carfin. Na szczególną też uwagę, o czym pięknie pisano, zasługuje miłe spotkanie księdza prymasa z generałem Stanisławem Maczkiem, dowódcą 1. Brygady Dywizji Pancernej. Jednym z bardzo pozytywnych zanotowanych wydarzeń była również wizyta księdza prymasa u arcybiskupa Yorku, anglikańskiego arcybiskupa, doktora Johna Hapgooda i wspólna z nim inspekcja zniszczonego przez pożar transeptu południowego katedry zaliczanej do jednej z najpiękniejszych katedr we Wielkiej Brytanii. Na szeroką skalę prasa brytyjska i polska także i telewizja komentowały obecność prymasa na cmentarzu lotników w Newark. W czasie nabożeństwa na tamtym cmentarzu ksiądz prymas złożył wiązankę biało-czerwonych goździków na grobach zasłużonych polskich bohaterów czasu ostatniej wojny światowej. Na tym cmentarzu pochowany był jeszcze wtedy generał Władysław Sikorski. Relacje z tych uroczystości były obszernie komentowane w lokalnej prasie, która oprócz dobrych sprawozdań zamieściła również szereg pięknych zdjęć poświęconej tej wizycie. Atmosferę ciepłej i przyjaznej uwagi prasy angielskiej względem osoby księdza prymasa i polskich spotkań wspólnot emigracyjnych podkreślały jeszcze końcowe reportaże tygodników lokalnych, gdzie społeczność polska, szczególnie w Londynie, jest bardzo liczna. A mianowicie chodziło o Polaków w dzielnicy Ealing czy Balham, również tygodniki takie jak Ealing Gazette, South London Press i London and Tooting News zamieszczały obszerne komentarze i liczne fotografie, niektóre wielobarwne. W ten sposób pisma te wyrażały sympatię względem prymasa Polski, który zaskarbił sobie serca Anglików, jak pisał o nim jeden z angielskich dziennikarzy Michael Miller. Ten sam autor w jednym ze swych artykułów pisał o owocach, jakie przyniosła wizyta księdza prymasa w Anglii, Walii i Szkocji. Zdaniem tego autora obecność prymasa Polski w tym kraju utwierdziła jeszcze bardziej rodaków w wierze świętej i patriotyzmie. Wspomniana już wcześniej polska prasa na bieżąco informowała Polaków o przebiegu wizyty księdza kardynała, począwszy od
szkockich rubieży poprzez wizyty w polskich ośrodkach takich jak Manchester, Bradford, Huddersfield, Leeds, Leicester, Coventry, Birmingham, Nottingham, aż po Laxton Hall, gdzie mieszkał jego założyciel, ksiądz infuat Władysław Staniszewski, długoletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, jak równocześnie wikariusz delegat wszystkich biskupów w Anglii i Walii. Istotnie, wizyta księdza prymasa była dla emigracji polskiej przeżyciem wyjątkowo ożywczym. Tym też należy tłumaczyć fakt tak licznej obecności Polaków na mszach świętych i nabożeństwach sprawowanych przez samego księdza kardynała. Przeżywano wspaniałą atmosferę modlitewną polskiego ludu, który chętnie słuchał prymasa i jeszcze więcej od niego oczekiwał. Stąd również tak pięknie witano dostojnego gościa w progach polskich i angielskich świątyniach. W powitaniach akcentowano silną więź i jedność z narodem. O niej mówił w swych homiliach ksiądz prymas, zachęcając do wierności Bogu i trwaniu w łączności z ojczyzną. Zamieszczała też reportaże z dokładnego przebiegu uroczystości z poszczególnych ośrodków, które ksiądz prymas odwiedzał. Ze wszystkich tych ośrodków biła wielka serdeczność dla księdza prymasa za to, że odwiedził emigrację polską, że zwizytował ośrodki parafialne i instytucje społeczne, a w Londynie takie jak Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, w skrócie POSK, Bibliotekę Polską, Instytut i Muzeum imieniem generała Sikorskiego, Fowley Court, Dom Prowincjalny Księży Marianów, który już teraz nie istnieje, bo go sprzedano, a wielka szkoda. Z artykułów prasowych, których było niesłychanie wiele, wynika niezbicie, że w miarę jak upływały radosne dni spotkania Polaków z księdzem prymasem, wzrastała obopólna temperatura przyjaźni, zrozumienia i zaufania. Ksiądz kardynał stawał się nam coraz bliższym, bardziej nasz, jak mówili niektórzy Polacy. Pobyt jego eminencji w Londynie tuż przed zakończeniem wizyty, dokładnie 4 marca 1985 roku, był niezwykłym wydarzeniem, triumfalnym właściwie zamknięciem i podsumowaniem całej jego duszpasterskiej wizyty. Liczebność tej emigracji, na przykład w Londynie, przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów programu. Wspólnoty parafialne na Balam, Ilingu, Szepeszbusz i na Dewoni przeżyły swe wielkie dni, tak jak parafie na terenie Szkocji, Walii, Cardiff, Midlandów czy w Swindon. Ukoronowaniem całej pasterskiej wizyty księdza prymasa w oczach polskiej prasy i nie tylko polskiej, może jeszcze bardziej powiedziałbym angielskiej, było wspaniałe spotkanie modlitewne, najpierw msza święta w kościele, w parafii Chrystusa Króla na Balam, gdzie ja mam być zaszczyt być proboszczem. Wtedy byłem tylko skromnym wikarem, nie liczącym się. Właśnie ksiądz prymas odprawiał tę mszę świętą i w uroczystej tej mszy świętej w niedzielę wieczorem wzięło udział około 2000 młodych ludzi, którzy nie pomieścili się w kościele, stali wokół kościoła, a potem nastąpiło spotkanie księdza prymasa z młodym pokoleniem Polaków w ośrodku parafialnym. Wszyscy z radością witali księdza kardynała i zadawali mu wiele pytań, szczególnie o Polskę, Kościół i ludzi. To spotkanie odbiło się też szerokim echem w prasie polskiej i w lokalnej prasie angielskiej. Na uwagę zasługuje również spotkanie księdza prymasa z przedstawicielami Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, spotkanie z kombatantami oraz innych organizacji. Wszyscy dziękowali księdzu prymasowi, że potrafił ich wzmocnić. Wizyta miała wkład w lepsze zrozumienie przez Brytyjczyków naszej historii, mentalności i wartości kulturalno-społecznych naszego narodu. Wywarła ta wizyta wielki wpływ na ożywienie też dialogu ekumenicznego pomiędzy wspólnotami chrześcijańskimi Wielkiej Brytanii.
zwróciła wreszcie uwagę zachodniego świata na trudną politycznie sytuację komunistycznej Polski, uciemiężonej rządami wrogich Kościołowi przywódców, a Rodaków zaś utwierdziła w wierze i miłości do Boga i Ojczyzny. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy serdecznie księdzu prałatowi. Chcę tylko dodać, że ksiądz prałat i tak dużo krótko mówił, bo też napisał książkę o wizycie księdza prymasa na Wyspach Brytyjskich, w ogóle w Polonii, więc bardzo dziękujemy za to streszczenie, bardzo to pomogło. Ostatnie spotkanie, ostatnia słona pana doktora Zbigniewa Stanuchy ze Szczecina z IPN-u na temat wizyty prymasa Glempa na Pomorzu Zachodnim. Bardzo prosimy, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mając świadomość tego, że po tej uczcie intelektualnej będzie uczta duchowa, postaram się w takim już trochę dużym skrócie przedstawić wizyty prymasa Glempa na Pomorzu Zachodnim, mając jednocześnie świadomość i obietnicę siedzącego obok mnie doktora Rafała Łatki, że te materiały tutaj przedstawione, te wypowiedzi zostaną opublikowane. Dlatego te wszystkie osoby, które będą zainteresowane, będą mogły do tych materiałów sięgnąć i również szerzej i więcej na temat wizyt prymasa Glempa na Pomorzu Zachodnim przeczytać. Zanim prymas Glemp objął swój urząd w 1981 roku i został prymasem, przyjeżdżał na Pomorze Zachodnie w roli sekretarza kardynała Wyszyńskiego. Tak było w 1966 roku, kiedy jesienią obchodzono uroczystości milenijne. Tak było również w 1974 roku, kiedy w Szczecinie było bardzo duże wydarzenie związane z 850. rocznicą misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu. Wówczas Służba Bezpieczeństwa temu wydarzeniu nadała kryptonim Zgromadzenie 4, a stolica Pomorza Zachodniego gościła wówczas prawie cały episkopat, ponieważ w historii diecezji szczecińsko-kamieńskiej, wówczas diecezji, po raz pierwszy na Pomorzu Zachodnim odbyło się posiedzenie plenarne Episkopatu Polski. Wówczas jednak uwaga zarówno władz państwowych, jak i Służby Bezpieczeństwa koncentrowała się na innych osobistościach, właśnie na wspomnianym kardynale Wyszyńskim, na kardynale Wojtyle. Natomiast po 1981 roku, do końca trwania PRL, prymas Glemp odwiedził Pomorze Zachodnie w 1982, w 1985 roku, w 1987 przy okazji pobytu w Szczecinie papieża Jana Pawła II, to było 11 czerwca, i później w 1988 roku. Nie będę tutaj ze względów czasowych omawiał każdej z tych wizyt. Wspomnę tylko, że te z 1982 roku miały znaczenie historyczne, ponieważ związane były z obchodami dziesięciolecia istnienia zarówno diecezji szczecińsko-kamieńskiej, jak i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. I to jest pierwsza myśl, którą chciałbym tutaj Państwu zaprezentować, wspominając chociażby tą wizytę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, która myślę, że jest bliska sercu kardynałowi Myczowi, ponieważ wówczas główne uroczystości miały miejsce w Słupsku i tam prymas Glemp wygłosił kazanie, które
mogę chyba tak powiedzieć, jest charakterystyczne dla jego wystąpień, jakie miały miejsce na Pomorzu Zachodnim. On miał taką pewną łatwość przechodzenia od pewnego ewangelicznego opisu do pewnych faktów historycznych. I akurat wypowiadając się w Słupsku, nawiązywał do fragmentu Ewangelii, który mówił o uzdrowieniu córki Jaira. I użył takiego komentarza, kiedy Jezus Chrystus uzdrowił córkę Jaira, to właśnie w domu tego przełożonego synagogi zaświeciło światło. I on ten fragment przytoczył, odniósł do sytuacji w 1945 roku, kiedy duchowni katolicy, na nowo rozpoczynając swoją misję na Pomorzu Zachodnim, wnieśli światło, wnieśli Chrystusa na ziemię, które były wcześniej pod panowaniem niemieckim, które były zniszczone w wyniku działań wojennych, które były, mówiąc krótko, zubożałe. I podkreślał bardzo często ten trud, ten wysiłek duchownych i świeckich w odbudowę tego regionu zachodniopomorskiego, tych ziem zachodnich. Podobnie mówił zresztą w 1982 roku w Szczecinie, tylko tam z kolei ten trud, ten wysiłek polskiego duchowieństwa i osób świeckich przyrównał do drogi Chrystusa na Kalwarię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest 1985 rok. To są uroczystości na ziemiach zachodnich związane z odradzaniem się Kościoła katolickiego na tych ziemiach po wojnie. I tutaj jedna tylko taka myśl, trochę w takim uzupełnieniu do tego, co wspominał wcześniej pan profesor Jan Żaryn. W kazaniu, które wówczas w Szczecinie wygłosił prymas Glemp, nawiązał również on do 65 roku, do listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Podkreślał ogromną wagę tego dokumentu, kładł nacisk na odwagę, na pewną śmiałość w celu takiego polsko-niemieckiego pojednania. To trochę inaczej brzmiało w porównaniu z tym, co możemy przeczytać w odniesieniu do księdza Glempa i jego wypowiedzi z 1968 roku, a co zanotowali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy wówczas dosyć mocno, jak to wspomina właśnie pan profesor Żaryn, inwigilowali przyszłego prymasa Polski, uznając, że w swoich wypowiedziach, gdzieś tam w rozmowach właśnie prywatnych, kuluarowych, zachowuje taki krytyczny i zdystansowany stosunek do tegoż listu z 65 roku. Mówię to z całym jakby zachowaniem pewnego dystansu i ostrożności do interpretacji tego, co jest zachowane w tych materiałach wytworzonych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, gdy przygotowywałem to wystąpienie, zastanawiałem się nad tym, co było takiego istotnego i ważnego w tym przyjeździe, w tych wizytach kardynała Glempa dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. I doszedłem do takich dwóch wniosków, które, pozwólcie, będą takim pewnym podsumowaniem tego mojego krótkiego już wystąpienia. Po pierwsze, starałem się porównać te wizyty z wcześniejszymi wizytami, czy to kardynała Chlonda, czy to kardynała Wyszyńskiego. I doszedłem do wniosku, że
O ile kardynał Chląd położył pewne podwaliny pod Kościół na Pomorzu Zachodnim poprzez utworzenie administracji apostolskiej na tych ziemiach. O ile kardynał Wyszyński nadał temu wszystkiemu później odpowiedni, pewien taki głęboki sens poprzez swoje listy, wystąpienia, wzmacnianie wiary, nawoływanie do społeczeństwa w obronie Kościoła i wiary i był świadkiem takich różnych ważnych wydarzeń, które wówczas miały miejsce, to z kolei prymas Glemb, myślę, że miał okazję w tych latach 80. dokonać w swoich wystąpieniach pewnego podsumowania, bilansu tego, co na ziemiach zachodnich od czasu wojny się dokonało. I zwrócić uwagę, docenić, dowartościować ten trud i wysiłek, który księża i również osoby świeckie i siostry zakonne włożyły w to, aby ten Kościół na tych ziemiach zachodnich funkcjonował dobrze, funkcjonował po prostu normalnie. I on to w swoich wystąpieniach docenił. On docenił społeczność ludzi wierzących, on docenił kapłanów. A druga rzecz jest taka, że też nie można zapominać o tym, iż czynił duże starania o to, aby Jan Paweł II w 87 roku odwiedził Szczecin. Co prawda, będąc w 82 roku już w jednym ze swoich kazań, wspominał o tym, że episkopat czyni starania, żeby w 83 roku Jan Paweł II przyjechał na Pomorze Zachodnie, ale jak wiemy, było to niemożliwe. Niemniej jednak do tej wizyty doszło w 87 roku i myślę, że za to również mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogą być prymasowi wdzięczni. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy księża, myślę, że w imieniu nas wszystkich chcielibyśmy podziękować wszystkim profesorom, doktorom habilitowanym i doktorom, którzy wygłosili dzisiaj do nas referaty i dlatego też bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za to przygotowanie i chciałbym powiedzieć, że jeśli nawet te wykłady dzisiaj były skrócone, one zostaną wydrukowane w warszawskich studiach teologicznych, dlatego też gdy będziemy chcieli jakby pogłębić ten problem, który został dzisiaj nam zasygnalizowany, będzie taka okazja. Chciałem też podziękować organizatorom, którzy z Papieskiego Wydziału Teologicznego się zaangażowali w to dzieło i chciałem dwie osoby wymienić, trzy właściwie. To księdza doktora Michała Polnego, panią Milenę Kindziuk, która jest oczywiście z UKSW i chciałem podziękować też kapelanowi księdza kardynała, księdzu doktorowi Mateo Campagnaro, który nam tu jakoś pomógł zorganizować się na tej sali w tym domu księdza prymasa. Konfraternia Literacka w ostatnich dniach przygotowała taką księgę o księdzu prymasie. Gdyby ktoś był zainteresowany, jest ona dostępna. Tyle co do podsumowań i podziękowań. Natomiast chciałbym wam zostawić taką refleksję, która byłaby może przejściem do katedry. A mianowicie myśmy sobie tutaj wiele powiedzieli o księdzu prymasie, ale samo mówienie księdzu prymasowi świętej pamięci nie pomoże. Ono zostawia w nas pamięć, odświeża pamięć, budzi dobre uczucia, ale tak naprawdę świętej pamięci księdzu kardynałowi może pomóc modlitwa. I jeśli powiedzieliśmy sobie na początku, że istnieje pamięć historyczna, to mniej więcej mamy to za sobą. Istnieje też pamięć miłości, która niech się ciągle wydarza i stąd wszystkich serdecznie wraz z księdzem kardynałem i biskupami zapraszam do katedry po to, byśmy mogli modlitwą i swoim życiem i swoim serdecznością zanieść modlitwę do Boga. Dziękuję bardzo.